Dzisiaj będzie prawdziwa bomba, a mianowicie soundtrack z Mortal Kombat 2 i 1. Aż kot przyszedł zobaczyć. Co, też chcesz zobaczyć? No ja wiem. Dobra. Połóż się może, co? Ta kanapa wcale nie była droga. Nie. Nie, była tania. Wróćmy do naszego odcinka. Jest to, co teraz zobaczycie, to już jest prawdziwa perełka. Soundtrack z Mortal Kombat 1 i 2 został wydany w różnych wersjach kolorystycznych, ale mało kto wie i mało kto widział, że soundtrack ten został wydany w formie tak zwanego picture diska. I to jest czad, to jest piękna rzecz, bo z jednej strony mamy logo czerwone, a z drugiej strony mamy takie logo fioletowe, fioletowo-niebieskie, takie ciemniejsze. I to jest prawdziwa bomba. Z jednej strony mamy nagrane utwory z Mortal Kombat 1, z drugiej strony mamy nagrane utwory z Mortal Kombat 2. Jest też bonus track, ale ten picture disc wygląda po prostu obłędnie na żywo. Jest zarówno jedna, jak i druga strona. I samo wydanie jest też świetne. Dostajemy standardowy kartonik, ale ten kartonik nam się ładnie otwiera. Z przodu mamy logo MK1, MK2. Bardzo ładnie to wszystko jest zaprojektowane. Bardzo ładnie to wygląda. Natomiast z drugiej strony ten pamiętny ekran tytułowy z wyborem naszych fighterów. I mamy cały roster z tej retrogierki. Na stronie A, trochę Was okłamałem, bo znajduje się 8 utworów z Mortal Kombat 1. Natomiast Mortal Kombat 2 zaczyna się jeszcze na stronie A i kończy na stronie B. Czy co my tutaj mamy? Deadpool, ale jest oczywiście Beginning, Courtyard, Temple, The Pit. The Pit tutaj chyba nie ma. The Pit. Nie. Ale jest bonus track. The Immortals, Mortal Kombat. To jest muzyka z filmu Mortal Kombat. Ten słynny kawałek, gdzie tam drumiapę Mortal Kombat i wszyscy się cieszą. No, muszę Wam przyznać, że tutaj było postaranie. Enjoy the Ride Records wraz z Warner Bros. I NetherRealms wykonali kawał dobrej roboty. Pan Dave Marino świetnie zremasterował te kawałki na winyl. Enjoy the Ride Records wykonało nagranie. I muszę Wam się przyznać, że z tych wszystkich wersji kolorystycznych to jednak picture disc wygląda najfajniej, najlepiej. Dodatkowo jeszcze kartonik nam się otwiera i mamy przepiękną grafikę, która wzbudza w nas nostalgię. Fatality. To jest Baraka. Baraką, który ucina łeb. Świetnie po prostu dobrana grafika na gatefolda, na tą otwieraną stronnicę. Wygląda to po prostu świetnie. Cud miód malina, jak to mówię. I oczywiście brakuje tej koperty antystatycznej, jak zawsze zresztą w większości przypadków. No i takie coś to tylko w rękawiczkach dotykać. Jeśli jesteście entuzjastami Mortal Kombat, lubicie tą muzykę, bo ona naprawdę bardzo dobrze brzmi na winylu. Inaczej się ją odbiera, jak puszczana jest na czarnym krążku, a jeszcze inaczej, jak
puszczana jest od tak dla zrobienia jakiegoś tła do innych czynności na YouTubie. Na winylu jednak to można się nad tym skupić, można nawet powspominać sobie stare dobre czasy na automatach arcade, jak to się kiedyś grało. A jeszcze lepiej, jeśli ten soundtrack zmotywuje Was do sięgnięcia po klasyczną trylogię Mortal Kombat i odświeżycie sobie pamięć o tym tytule. Ja ze swojej strony gorąco polecam, jeśli właśnie będziecie chcieli to zakupić, to jeszcze można kupić tę płytę, są dostępne inne warianty. Picture Disca, tak jak mówiłem, już niestety nie ma, albo jest on trudno dostępny. Może na Discogsie jeszcze się trafi, natomiast inne jakieś tam kolorki jeszcze są dostępne. Jak zbieracie winyle z gier i lubicie Mortal Kombat, no to nie możecie przejść obok tego obojętnie. To tyle ode mnie. Polecam to wydanie i do następnego. Cześć.